Jarosław Szoszorek, 47 lat, żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Trzemesznie, niedaleko Gniezna. Ciężarówki już od ponad 30 lat wpisane są w jego życie. Ta, którą do nas przyjechał, ma nawet specjalne miejsce w sercu Jarka. Pieszczotliwie określana jest perełką. Ja tak ten samochód nazywam, bo jest to po żonie drugie oczko u głowy. Samochód pochodzi z miejscowości Vikingdramen z Norwegii. Do góry na podświetleniu jest też napis Viking, co pozostało po miejscowości. No i to żeśmy też uszanowali, okleiliśmy samochód jako Viking. Jest to Scania z 71 roku. Był w stanie, można powiedzieć, zewnętrznie dość opłakanym. 4 miesiące uczciwej pracy z kolegami, oczywiście z pracownikami na warsztacie, gdzie też pracownikom dziękuję za wkład serca do tego samochodu, bo te samochody trzeba kochać. Ja uważam, że te samochody mają jakby duszę i trzeba do nich podchodzić z sercem. To jest odrestaurowana zewnętrznie, co widać. Ma dużo chromów. Środek Scani został ten sam, jest nietknięty. Jest to, można powiedzieć, fabryczny środek. Silnik w tym samochodzie ma 370 koni. Ma przejechane ten samochód 370 tysięcy w tej chwili. Jest to samochód bardzo prosty. Jedynym urządzeniem, które było elektroniczne w tym samochodzie, oprócz oczywiście teraz monitora, którego dołożyliśmy, i radia, to był przerywacz kierunkowskazu, a reszta w tym samochodzie jest po prostu prosta i mechaniczna. Tu się nie ma co zepsuć. Samochód jest wyposażony w ogrzewanie postojowe, jest wyposażony w ogrzewanie z silnika, ale jest też wyposażony w taką, bym powiedział, na tamte czasy klimatyzację, bardzo prostą. Są tutaj dwie takie klapki, które można sobie otworzyć i podczas jazdy, jak jest temperatura bardzo mocno plusowa, naprawdę piękny chłód wlatuje do środka i naprawdę z przyjemnością się jedzie tym samochodem. Gdzie staniemy, to praktycznie jest zainteresowanie. Nikt nie przechodzi koło tego samochodu obojętnie. Każdy prosi, żeby zrobić zdjęcie. Moja praca polega na zarządzaniu warsztatem, jak i tym samochodem, w zależności od potrzeby. Głównie staram się dopilnować dział techniczny, czyli sam warsztat. Oczywiście z kolegą, jak jest potrzeba, ściągnąć samochód, czy jechać na wypadek. Jeździmy zawsze w dwójkę. Do programu na osi zgłosił mnie syn. Syn wie, że mam po prostu bzika na punkcie samochodów ciężarowych.